No dobrze, możemy chyba zacząć. Ja nazywam się Andrzej Majkowski. I chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić no, podstawowe rzeczy związane z technikami multimedialnymi dotyczące właśnie na początku roli dźwięku w przekazie multimedialnym. Tutaj też troszkę będzie powiedziane na temat przetwarzania i kodowania dźwięku. Później roli obrazu i znowu troszkę na temat przetwarzania obrazów stałych i ruchomych oraz ich kodowania. I na sam koniec chciałem powiedzieć na temat budowy wyświetlaczy LCD. No, są to w tej chwili wyświetlacze, które stanowią podstawę budowy wszelkich monitorów i telewizorów. Najpierw na temat samego terminu multimedia. Multimedia w zasadzie jest to termin bardzo niejednoznaczny, to znaczy różnie jest rozumiany. Generalnie chodzi o to, że w multimediach przekazujemy informacje przy użyciu różnych środków, tekstu, dźwięku, obrazu. Ja tutaj będę mówił raczej o takim przetwarzaniu dźwięku i obrazu, które będzie przydatne w warunkach domowych. Najczęściej wykorzystywane formy przekazu, no to wiadomo, tekst od chyba najdawniejszych czasów. Obecnie bardzo istotnymi takimi formami przekazywania informacji właśnie są dźwięk i obraz. I tutaj obrazy zarówno statyczne, czyli te takie nieruchome, jak i filmy, czyli obrazy ruchome, różnego rodzaju też animacje. No i właśnie chciałem się skupić w dalszej części na tych dwóch formach przekazu. Najpierw troszkę o dźwięku, o samej naturze fizycznej dźwięku. Jeżeli mówimy o dźwięku, to jest to pewnego rodzaju fala. Fala, która musi rozchodzić się w jakimś ośrodku, czyli musi być powietrze, woda. W ciałach stałych też się fala dźwiękowa rozchodzi, ale nie może być fali dźwiękowej w próżni. Czyli w próżni fala dźwiękowa nie będzie w stanie się w żaden sposób rozchodzić. No i fala dźwiękowa jest to zjawisko fizyczne, które polega na tym, że jedna cząstka przekazuje energię drugiej poprzez drgania. Czyli w tym momencie mamy takie zjawisko, tutaj to jest tak symbolicznie na tym rysunku przedstawione, gdzie jedna cząstka przekazuje energię drugiej i powstają różnice ciśnienia. Te różnice ciśnienia są wychwytywane no, przez ucho w przypadku ludzi i rejestrowane. Cząstki się fizycznie nie przemieszczają w ogóle, one stoją w miejscu. Tak samo jak zresztą wygląda fala na wodzie. Jeżeli by wziąć pod uwagę parametry takie podstawowe dźwięku, to prędkość dźwięku w powietrzu wynosi w temperaturze, to jeszcze temperatura jest ważna, ale około 345 metrów na sekundę. Czyli kilometr dźwięk pokonuje w niecałe 3 sekundy. No, czy to dużo, czy to mało, to zależy z czym się porównuje, prawda? Z punktu widzenia przekazów multimedialnych, czy w ogóle kodowania dźwięków, muzyki, ważne jest tak zwane pasmo akustyczne. Pasmo akustyczne definiuje się od 20 do 20 kHz. Czy Państwo wiedzą, co to jest herc? Tak, nie trzeba tego tłumaczyć. OK. Czyli w tym momencie fala ta najniższa ma 20, można powiedzieć, herców, czyli jest 20 drgań na sekundę. Jeżeli by wziąć falę sinusoidalną, to 20 okresów mieści się w sekundzie, prawda? 20 kiloherców, no to mamy tych okresów sinusoidy przykładowej w sekundzie aż 20 tysięcy. To jest pasmo umowne, dlatego że szczególnie ta górna granica no jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo umowna, dlatego że duża część osób nie słyszy w ogóle nic o częstotliwości 20 kHz, natomiast osoby dorosłe w większości nie słyszą nic zupełnie powyżej już 16 kHz. Także no tutaj jest właśnie no, dużo kontrowersji, do ilu to pasmo tych herców z góry brać. Natomiast z dołu
mniej więcej te 20 Hz są słyszalne albo przynajmniej odczuwalne. Teraz jeżeli by policzyć długość fali dla 20 Hz, to to jest ponad 17 metrów, prawda? Więc w tym momencie lokalizacja tych długich fal jest trudna, szczególnie w małych pomieszczeniach. No stąd na przykład subwoofery umieszcza się w dowolnych pozycjach. Natomiast te krótkie fale, czyli o wysokich częstotliwościach, no mają długości dużo niższe, poniżej tutaj 2 cm. O częstotliwości 20 kHz, czyli ta najkrótsza. No i tutaj lokalizacja już jest dużo, dużo lepsza. Warto jeszcze wiedzieć, że poniżej częstotliwości 20 Hz leżą tak zwane infradźwięki. Czy są one używane? W zasadzie infradźwięki do komunikacji używane raczej nie są. Natomiast powyżej 20 kHz leżą ultradźwięki. No i ultradźwięki przez ludzi nie są używane do komunikacji, ale ultradźwięki słyszą na przykład psy, wykorzystują nietoperze, wykorzystują delfiny, także te ultradźwięki jak najbardziej do komunikacji, do orientacji w przestrzeni przez zwierzęta są wykorzystywane. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, bardzo ciekawa jest krzywa słyszalności. Tutaj na tym slajdzie pokazany jest właśnie zakres słyszalności człowieka. Proszę zwrócić uwagę, co jest na osiach. Tutaj mamy częstotliwość i tutaj już jest niezgodność tego pasma, bo mamy co prawda od 20 Hz, ale pasmo kończy się no, na 16,5 kHz. No, można przyjąć, że tak jest, natomiast ta krzywa w tym momencie jest to pewne jakieś uśrednienie, czyli nie jest to jedyna słuszna krzywa, prawda? Tych krzywych byłoby tyle, ile jest osób. No ale tutaj dla naszych potrzeb ona wystarczy. Natomiast na tej osi mamy natężenie dźwięku. Natężenie dźwięku najczęściej podaje się w decybelach, odnosząc do progu słyszalności, czyli do najcichszego dźwięku. I w tym momencie tutaj byłoby podane, ile razy ten dźwięk, który rejestrujemy, jest głośniejszy od tego najcichszego. Proszę zwrócić uwagę, że ta skala jest wyskalowana logarytmicznie, to znaczy jedna działka to jest nie co jeden, a co 10. Czyli w tym momencie ucho ludzkie nie odbiera dźwięków w sposób taki liniowy, tylko bardziej w sposób logarytmiczny. Poza tym pewne częstotliwości są słyszalne lepiej, a inne są słyszalne dużo gorzej, co też ma znaczenie z punktu widzenia kodowania dźwięku i jego przetwarzania. Najlepiej słyszalne są częstotliwości z zakresu, no, można powiedzieć, od 1000 do 5000 Hz. No nie jest to dziwne, dlatego że w tym zakresie mieści się pasmo mowy ludzkiej i te częstotliwości muszą być odbierane można powiedzieć, dokładniej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te częstotliwości niskie i częstotliwości wysokie albo bardzo wysokie są słyszalne dużo, dużo gorzej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj, że to jest skala logarytmiczna, no to w tym zakresie i w tym zakresie słyszymy naprawdę dużo, można powiedzieć, gorzej. Ta górna krzywa to jest próg odczuwania bólu, to znaczy powyżej natężenia, dźwięk o natężeniu powyżej właśnie pewnej wartości powoduje no, pewien dyskomfort aż do odczuwania bólu i uszkodzenia słuchu. Tutaj akurat jest to ta krzywa, która no, w odczuciu człowieka powoduje prawie już odczucie bólu. I znowu z tego wniosek jest taki, że jeżeli przetwarzamy, kodujemy jakiekolwiek sygnały dźwiękowe, to największą wagę należy zwrócić na to pasmo najbardziej słyszalne, czyli od tam kilkuset do kilku tysięcy herców. I teraz w zasadzie takie domowe przetwarzanie dźwięku zaczęło się od momentu, kiedy pojawiły się komputery z kartami dźwiękowymi, no i to umożliwiło w łatwy sposób manipulowanie właśnie dźwiękiem, tworzenie różnego rodzaju efektów. Z tym, że historia kart komputerowych, tych kart dźwiękowych nie jest taka długa.
Pierwsza karta pojawiła się w roku 1987. No to już jak dla Państwa, dla mnie też zresztą są dość dawne czasy, ale jednak nie jest to tak, można powiedzieć, dawno temu. No ponad 20 lat już, ale historia komputerów jest dużo dłuższa. Wcześniej komputery były, można powiedzieć, nieme. To jest właśnie ta karta, karta firmy Adlib. Jak widać, tych elementów na tej karcie nie było zbyt dużo. Wówczas też układy scalone nie były tak dużej skali integracji jak obecnie. Także no, troszkę inaczej te karty wyglądały. To jeszcze jest złącze stare, złącze ISA. I te karty charakteryzowały się pewnymi takimi charakterystycznymi, można powiedzieć, elementami. Po pierwsze, one odtwarzały dźwięk przy użyciu tak zwanej syntezy częstotliwości. Ta synteza częstotliwości nazywana jest FM, od angielskich słów Frequency Modulation. Umożliwiała ona tworzenie na zasadzie operacji matematycznych dźwięków określonych instrumentów. Z tym, że te dźwięki, ja tutaj mam taką próbkę, wyglądały mniej więcej tak. No to miały być organy. Efekt uzyskany przy właśnie wykorzystaniu tej syntezy częstotliwości nie był jakiś rewelacyjny. Natomiast było to o tyle wygodne, że nie wymagało praktycznie jakichś dużych zasobów sprzętowych. To po prostu była funkcja matematyczna, która przy użyciu pewnych przekształceń matematycznych była w stanie wygenerować dźwięki prawie że dowolnych instrumentów, z tym, że no, niedokładnie. I to właśnie była ta synteza częstotliwości. Ona była wykorzystywana do tworzenia podkładów muzycznych, na przykład w grach. Z tym, że karta odtwarzała ileś kanałów, w tym przypadku akurat 9. W każdym kanale był zakodowany inny instrument. To się nakładało jedno na drugie, czyli podobnie jak w zapisie nutowym, prawda? I tworzony był jakiś dźwięk. Jeżeli chodzi o tą syntezę FM, to większość patentów początkowo miała firma Yamaha, stąd te układy, które tworzą tą syntezę i są sercem tej właśnie karty, były też firmy Yamaha. Natomiast takie karty nie umożliwiały odtwarzania i zgrywania dźwięku do postaci cyfrowej, tak jak teraz to każdy robi w dowolnym urządzeniu. Karty dźwiękowe kojarzą się dzisiaj zwykle z firmą Creative Labs. Ta firma faktycznie bardzo dużo wniosła na rynku kart dźwiękowych, ale nie tylko ona tutaj ma swoje patenty i po prostu osiągnięcia. W każdym bądź razie pierwszą kartę ta firma, jeszcze wtedy miała nazwę troszkę inną, Creative Music Systems, wprowadziła w 1988 roku. Tutaj jest właśnie ta karta na tym rysunku. Była ona praktycznie rzecz biorąc bardzo podobna do tej wprowadzonej przez firmę Adlib rok wcześniej karty, którą pokazywałem poprzednio. Czyli miała też właśnie tą syntezę FM, miała troszkę więcej, bo 12 kanałów i to, co było nowum, miała dźwięk stereo. No i była przeznaczona głównie do ilustracji podkładu muzycznego tworzonego w grach. Natomiast pierwsza karta Sound Blaster, która zdobyła naprawdę duże uznanie i rozgłos, powstała w 1989 roku i również miała ona syntezator FM, miała jeszcze jedną rzecz, która właśnie uczyniła z niej taką bardzo popularną kartę, mianowicie miała po raz pierwszy zastosowane przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Te przetworniki działały, były to przetworniki 8-bitowe. Ja też to za chwilę wyjaśnię, o co w tym chodzi. W każdym bądź razie te przetworniki umożliwiały konwersję, zamianę sygnału analogowego na cyfrowy albo cyfrowego na analogowy. Do tej pory takiej możliwości nie było, więc można było dowolny dźwięk sobie do komputera wgrać w postaci cyfrowej
zrobić na nim jakieś przekształcenia, czyli po prostu uzyskać jakiś pożądany efekt i z powrotem zamienić na postać analogową i odsłuchać na dowolnym sprzęcie. Tego nie było wcześniej i mimo, że karta była monofoniczna, mimo, że te przetworniki były na dzisiejsze czasy bardzo kiepskie, to zdobyła bardzo, bardzo dużą popularność. Później, żeby tutaj za dużo o tym nie mówić, wprowadzono inny system generacji dźwięków. W zasadzie ten system po raz pierwszy wprowadziła firma Gravis w swoich kartach. Natomiast w kartach Sound Blaster po raz pierwszy był użyty jako opcja w karcie Sound Blaster 16. Tam użyto syntezy opartej na tablicy falek, czyli znowu z angielska się to nazywa wave table. O co w tym przypadku chodzi? Ponieważ synteza FM nie umożliwiała uzyskania wiernego brzmienia instrumentów, to postanowiono nagrać brzmienie instrumentów, zapisać w pamięci flash i następnie odtwarzać te dźwięki wtedy, kiedy byłyby potrzebne. I to właśnie jest ta tablica falek. Dlaczego akurat falek? Nie da się zapisać wszystkich dźwięków, jakie w ogóle istnieją, wszystkich instrumentów. Stąd zapisywane były tylko niektóre i na podstawie dźwięków podstawowych tworzone były dźwięki bardziej złożone. Brzmiało to dużo, dużo lepiej niż w przypadku syntezy FM. Natomiast efekt uboczny, no cena karty, pamięci flash były wówczas, w ogóle pamięci były bardzo, bardzo drogie. Jeżeli te próbki miały być wymieniane, to musiały być to swego rodzaju właśnie pamięci takie, które umożliwiały zapis, prawda, nowych sampli. I te pamięci były bardzo drogie. Stąd właśnie w kartach też tych pamięci było niewiele. No i tutaj akurat była to jeszcze opcja. Dopiero w karcie Sound Blaster AWE32 taką tablicę falek zastosowano już jako standard. Tutaj oczywiście też w tych kartach udoskonalono te przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Także możliwe było zgrywanie dźwięku już w postaci takiej, jak na płycie CD, czyli z częstotliwością 4000 Hz i z rozdzielczością 16 bitów. Później pojawiły się karty wielokanałowe, jako pierwsza z tych tanich kart, karta Sound Blaster Live, czterokanałowa. No i następnie w zasadzie karty dźwiękowe zaczęły być scalane już z układami płyty głównej. I takie zewnętrzne karty, można powiedzieć, straciły już na znaczeniu, no bo jeżeli mamy darmową, no nie darmową, bo trzeba kupić płytę główną, ale już obecną na płycie kartę, więc mniej osób kupuje takie karty dedykowane. Jeżeli chodzi o podstawowe elementy kart dźwiękowych, mamy generator dźwięku, czyli to jest ten syntezator FM. To w zasadzie występowało w starszych typach kart. Obecnie też czasami są takie generatory stosowane. No i to jest właśnie ten typowy generator FM. Pamięci flash do przechowywania tej tablicy falek, czyli to jest ta druga możliwość syntezy dźwięku. Następnie przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. To jest, można powiedzieć, bardzo istotna rzecz związana z kartami, dlatego że one umożliwiają zamianę postaci analogowej na cyfrową dźwięku i odwrotnie. Mikser dźwięku, o tym nie mówiłem, to jest takie urządzenie, które służy do mieszania, łączenia różnego rodzaju źródeł dźwięku. Dźwięki można dodawać do siebie z dowolnych po prostu wejść, no i po prostu miksować je tak, jak chcemy. Jedyną częścią analogową karty jest wzmacniacz wyjściowy, czyli praktycznie rzecz biorąc cały dźwięk jest przetwarzany w postaci cyfrowej. Wzmacniacz służy właśnie do wzmacniania sygnału analogowego z przetwornika cyfrowo-analogowego, tak żeby można było przyłączyć do karty jakieś głośniczki czy też słuchawki. Drugiego rodzaju
zejście i wyjście, to jest interfejs do komputera. No i tutaj mamy bardzo różne te interfejsy. Na początku były to szyny ISA, później PCI, obecnie PCI Express, coraz częściej też USB. Procesory DSP. DSP to jest Digital Signal Processing, czyli tak zwany procesor sygnałowy. Nie wszystkie karty te procesory posiadają. Część obecnie efektów może być też emulowana przez procesor ogólnego przeznaczenia. Służy on do tworzenia różnego rodzaju efektów dźwiękowych, przeważnie pod kątem gier. No i interfejs MIDI, jeżeli jest, można przyłączyć zgodne z tym interfejsem instrumenty muzyczne. Obecnie standardem zapisu dźwięku na płytach CD jest częstotliwość próbkowania 44100 Hz i rozdzielczość 16 bitów. To jest przetwornik analogowo-cyfrowy. W drugą stronę zresztą też można ten dźwięk w taki sposób przetwarzać. Producenci kart, zresztą nie tylko kart, w nowszych wersjach, tych droższych, żeby po części przyciągnąć klientów, stosują po pierwsze próbkowanie 96 kHz i 24 bity. Czy to ma sens? Biorąc pod uwagę pasmo, to, co wcześniej pokazywałem, pasmo akustyczne, w jaki sposób można wyznaczyć tutaj górną granicę odtwarzanych dźwięków? Jeżeli mamy częstotliwość próbkowania, to pasmo, ta górna granica, jest połową tej częstotliwości. To wynika z twierdzenia Nyquista, aczkolwiek no już to jest teoria cyfrowego przetwarzania sygnałów. W każdym razie tutaj mamy 22 050 Hz, prawda? Czyli pasmo z górnej strony jest ograniczone taką częstotliwością. Z dołu jest to teoretycznie, można powiedzieć, od tych 20 Hz jak najbardziej osiągalne, z tym, że głośniki 20 Hz nie przeniosą tak łatwo, prawda? Czyli jeżeli porównamy to z tym pasmem naszym, można powiedzieć, akustycznym, to, co człowiek słyszy, to ta częstotliwość próbkowania jest jak najbardziej wystarczająca. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielczości bitowe wiążą się z tym, czy może za chwilę do tego wrócę, dobrze? Bo tutaj mam na slajdzie. Najpierw formaty zapisu. Jeżeli mówimy o formatach zapisu, to często kojarzą się one nam z rozszerzeniami plików. Te rozszerzenia mogą być na przykład AVI, może być WMA, WMW, może być, jeżeli chodzi o dźwięk, też takie rozszerzenie bardzo często spotykane WAV, WAVE, z angielskich, znowu od angielskiej nazwy. Najczęściej te rozszerzenia oznaczają tak zwane kontenery multimedialne. To, co jest zapisane w kontenerze, może być zakodowane w różny sposób. Może być to obraz, może być to dźwięk. Często jest tak, że z określonym rodzajem właśnie pliku, czyli tego kontenera, związany jest określony sposób kodowania, ale rzadko jest to jeden jedyny. Jeżeli mamy plik z rozszerzeniem WAVE, to w tym momencie czego się tam spodziewamy? Wiedzą Państwo? Dźwięku, zgadza się? W jaki sposób zakodowanego? Czystego? Nieskompresowanego. OK. Właśnie. Na tym na razie poprzestańmy. I teraz właśnie wrócę do tych 16 bitów i tej częstotliwości próbkowania. Tak naprawdę ten czysty czy nieskompresowany dźwięk to jest metoda kodowania zwana PCM, Pulse Code Modulation. Praktycznie rzecz biorąc, polega to na spróbkowaniu dźwięku i jego skwantowaniu. Teraz co oznaczają te dwa pojęcia? Próbkowanie dźwięku to jest pobieranie wartości próbki w określonej chwili czasowej,
najczęściej, w przypadku dźwięku prawie zawsze tak jest, że co określony stały czas. Czyli próbkę mamy tu, 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 tu i tak dalej, i tak dalej. I to jest spróbkowany dźwięk. Z tym, że próbkowanie jest realizowane przez jakiś przetwornik. Przetwornik ma określoną rozdzielczość bitową, to znaczy liczbę, która jest wynikiem próbkowania, można zapisać w tym przypadku na 16 bitach. Co to znaczy? To znaczy, że liczba może przyjąć 2 do 16 różnych poziomów, różnych wartości. 2 do 16 to nie jest tak dużo, bo to jest 65536 różnych poziomów. Nie jest to tak dużo, ale jest to wystarczająco z punktu widzenia człowieka i jego odbioru słuchu. Czyli w tym momencie, proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy jakąś próbkę, która by wypadła w tym momencie tutaj, to musimy ją zaokrąglić do najbliższej liczby, która może być reprezentowana przez przetwornik. Ponieważ tutaj mamy te liczby w ten sposób oznaczone, to dla tej liczby tą najbliższą będzie ta, dla tej ta, dla tej no, pokrywa się, dla tej ta i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie próbkowania i kwantowania tracimy pewną część informacji o sygnale, prawda? Więc tutaj też trudno jest powiedzieć, że taka operacja kwantowania i próbkowania, czy próbkowania i kwantowania jest operacją bezstratną. Natomiast biorąc pod uwagę to, że próbkujemy z częstotliwością 44 100 Hz i z rozdzielczością 16 bitów, można powiedzieć, że człowiek nie jest w stanie i tak więcej usłyszeć. To jest, można powiedzieć, też potwierdzone naukowo przez, jest taka nauka, która nazywa się psychoakustyka, ona bada właśnie to, w jaki sposób ludzie słyszą i w jaki sposób po prostu zakodować dźwięk, żeby jak najmniej z informacji stracić. To jeszcze jest ilustracja właśnie kodowania, czy w zasadzie tego kwantowania. Jeżeli mamy liczby z jakiegoś przedziału, to kwantowanie spowoduje to, że zawsze będą zaokrąglone do jednej wartości. Ja mam tu jeszcze przygotowany taki przykład. Właśnie jak wpływa częstotliwość próbkowania i rozdzielczość bitowa przetwornika na jakość dźwięku. Z tym, że ponieważ to jest w komputerze wszystko, więc dźwięk ten, który przekształcam, też jest zapisany cyfrowo. Jest on zapisany z częstotliwością 44 100 Hz i 16 bitów, czyli tak jak na płycie CD. I teraz w pierwszym przykładzie ja zmniejszę częstotliwość próbkowania czterokrotnie, a rozdzielczość bitową pozostawię na takim samym poziomie, jak była wcześniej. Teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z dźwiękiem. Oczywiście to jest fragmencik tylko dźwięku. Kanał lewy jest bodajże zielony, prawy niebieski. W każdym razie dwa przebiegi sygnału stereofonicznego. Tutaj mamy pierwsze, czy tam w zasadzie któreś tysiąc próbek sygnału. Ponieważ zmieniłem częstotliwość próbkowania w taki sposób, że ją zmniejszyłem czterokrotnie, to w sygnale wyjściowym mam tylko 250 próbek. I teraz widać wyraźnie, że w tych fragmentach, które zawierają wyższe częstotliwości, na przykład tutaj, po prostu te załamki tutaj zanikły. Dlatego, że próbka wypadła tu, 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 to się uśredniło, bo punkty są połączone. No i w tym momencie w efekcie mamy brak wysokich częstotliwości. I faktycznie, próbkując sygnał z mniejszą częstotliwością, obcinamy wysokie częstotliwości. Jeżeli podzieliłbym to przez 4, no to mam tutaj troszkę powyżej 10 tysięcy, ponieważ pasmo to jest połowa tej częstotliwości, czyli tak naprawdę ograniczyłem pasmo tym przepróbkowywaniem do nieco ponad 5000 Hz. Jak to brzmi? To jest oryginalny sygnał.
No i ten po przepróbkowaniu. Słychać wyraźnie, że wysokich częstotliwości nie ma, prawda? Troszkę bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o teorię, jest ten wpływ rozdzielczości bitowej. Teraz, żeby to zilustrować, to częstotliwość próbkowania zostawię na tym samym poziomie, co było, czyli 44100, natomiast przekoduję sygnał tak, żeby był zapisany tylko na 4 bitach. Na 4 bitach, czyli 2 do 4, to mamy 2 do 4, to mamy tylko 16 poziomów kwantowania, czyli każda liczba tego zakresu wejściowego musi być zamieniona na jedną z 16, prawda, które mamy tylko do dyspozycji. I proszę zwrócić uwagę, że w tym wypadku ilość próbek jest taka sama. Natomiast tutaj na skutek kwantowania pojawił się taki sygnał schodkowy. I teraz jeżeli odejmę wartości próbek sygnału tego oryginalnego od tego przetworzonego, to powstaje tak zwany szum kwantyzacji. I ten szum kwantyzacji jest tym mniejszy, im więcej tych bitów zastosuję. Czym szum kwantyzacji się przejawia? Znowu sygnał oryginalny i za chwilę będzie... Słychać wyraźnie szum, prawda? Czyli w tym przypadku odstęp sygnału od szumu jest na tyle niski, że ten szum jest bardzo wyraźnie słyszalny. W momencie, kiedy mamy 8 bitów, ten szum już nie byłby tak wyraźnie słyszalny, ale jakby w spokoju posłuchać muzyki, to różnice w jakości jeszcze słychać. Natomiast między 16 i 24 bitami ja nie słyszę żadnej różnicy. Większość osób nie słyszy różnicy. No, ja kiedyś miałem taką osobę, która słyszała tą różnicę, ale jak zamieniłem te i powiedziałem, że jest odwrotnie, to też słyszała. Także no, to jest taka sprawa bardzo, bardzo dyskusyjna. Tym niemniej no, w ogóle wszystkie takie sprawy związane z odbiorem obrazów i dźwięku są sprawami bardzo, bardzo indywidualnymi. Także trudno tutaj wyciągać jakieś takie wnioski, które są prawdziwe w przypadku wszystkich. Na koniec jeszcze właśnie tych informacji o dźwięku. Oczywiście ten format PCM jest powszechnie stosowany na płytach CD na przykład, ale on ma jedną wadę, że dźwięk zajmuje bardzo, bardzo dużo jednak miejsca. Stąd też ostatnio zdobyły dużą popularność różne metody kompresji dźwięku. Ja o nich już tutaj nie będę mówił, bo nie starczy mi czasu, ale do najpopularniejszych właśnie zalicza się MP3, czyli format, który oprócz tego przekodowywania wykorzystuje jeszcze tak zwane maskowanie dźwięków. W tym wypadku wychwytywane są fragmenty, malutkie fragmenty dźwięku, które nie są słyszalne i są z niego niwelowane. No to jest już troszkę bardziej zaawansowana metoda kodowania, metoda związana z kompresją dźwięku. Podobna, tylko że powstała trochę później, to jest Ogg Vorbis kodek. No i oczywiście jest też format, w zasadzie MP4 się mówi, aczkolwiek MP4 to jest standard kompresji dźwięku i obrazu, natomiast w MP4 jest zdefiniowany standard kompresji zaawansowanej kompresji dźwięku, AAC, Advanced Audio Coding. No i tutaj jest to, można powiedzieć, następca MP3, który faktycznie kosztem co prawda skomplikowania obliczeń matematycznych, ale oferuje dużo lepszą jakość, natomiast nie przyjął się, nie jest tak popularny jak właśnie MP3. To tyle o dźwięku. Może są jakieś pytania odnośnie tej części? Nie ma. To przechodzimy do następnej, to znaczy do obrazu. Na początku takie małe porównanie, to znaczy obraz analogowy, to jest to, co widzimy, jest bardzo złożony.
trudny do opisu i jeżeli zamieniamy taki obraz na postać cyfrową, to reprezentujemy go najczęściej w bardzo takiej uproszczonej wersji, a mianowicie tablicy tak zwanych pikseli. Czyli mamy pewne punkty, w których mamy informacje, jak te punkty wyglądają. Natomiast to, co jest pomiędzy punktami, nam po prostu niknie. I taka prosta postać zapisu obrazu umożliwia wykonanie wielu, wielu operacji, które na obrazie analogowym, tym skomplikowanym, no, po prostu są trudne do osiągnięcia. Na początek, jak widzimy, no jest to dość złożone, jeżeli chodzi o samo opis tego, jak widzimy. Zresztą do końca jeszcze ten proces nie jest poznany, jest wiele znaków zapytania. W każdym bądź razie światło jest rejestrowane na siatkówce oka. Siatkówka oka to jest, można powiedzieć, rzutnia obrazu. Obraz przechodzi właśnie przez soczewkę i jest rzutowany na siatkówkę. Nie jest to płaszczyzna, jest to powierzchnia taka sferyczna, więc tutaj mamy już pewną taką różnicę od tego, co jesteśmy przyzwyczajeni oglądać, dlatego że my mamy obrazy rzutowane zwykle nie na sferę, tylko na takie jakieś, tak jak ekran, obszary płaskie. Następna rzecz to jest taka, że obraz jest odwrócony, prawda? My obrazu odwróconego nie widzimy, tylko widzimy obraz taki, jaki jest w rzeczywistości. Obraz rejestrowany jest przez pręciki i czopki. Pręciki to są tutaj o te elementy, których jest więcej. Czopki, tych elementów jest mniej. W każdym bądź razie, że pręciki i czopki są rozmieszczone na powierzchni siatkówki bardzo nierównomiernie. W jednych miejscach, w okolicy właśnie plamki żółtej, jest ich najwięcej. Natomiast w innych miejscach, na obrzeżach, jest ich bardzo niewiele. Znowu tego nie postrzegamy. Także jeżeli chodzi o w ogóle rejestrację obrazów, to bardzo dużą rolę pełni tutaj mózg jako ten organ przetwarzania obrazów. I mózg oszukuje nas, to znaczy my często widzimy to, co chcemy widzieć, a nie to, co można powiedzieć naprawdę jest widoczne. Znowu ja chciałem tutaj troszkę powiedzieć na temat przetwarzania obrazów. Przetwarzanie obrazów, te cyfrowe przetwarzanie obrazów, tak na poważnie też zaczęło się stosunkowo niedawno. Mianowicie lata 39-45, jak wiadomo, są to lata II wojny światowej. I tutaj pojawiły się po raz pierwszy takie duże problemy z obróbką zdjęć lotniczych. Chodziło o poprawę ich właśnie jakości, tak żeby coś można było z tych zdjęć wywnioskować. I tutaj właśnie z pomocą przyszły techniki cyfrowe. Później, po wojnie, techniki cyfrowe rozwijały się bardzo, można powiedzieć, szybko, z tego względu, że pojawiły się potrzeby algorytmów, opracowania nowych algorytmów cyfrowych na potrzeby programów kosmicznych. To, co tutaj widać na obrazku, to jest jeden z pierwszych obrazów przetransmitowany przez Atlantyk, czyli z Ameryki do Europy, przy użyciu tak zwanego Bartlein System. Obraz, jak widać, niezbyt dobrej jakości. Natomiast problem polegał na tym, że wówczas no, trudno było porozumiewać się, prawda, między kontynentami, dlatego że nie było ani łączy satelitarnych, nie było jakichś takich kabli przerzuconych. Natomiast jedyną rzeczą, którą wówczas była już zrobiona, był kabel telegraficzny. I ten obraz był właśnie przetransmitowany z użyciem linii telegraficznej, czyli przy bardzo, można powiedzieć, ograniczonych środkach przesyłu informacji. To z kolei też jest obraz cyfrowy, przetransmitowany właśnie przez statek kosmiczny Ranger 7. Jest to jeden z pierwszych obrazów niewidocznej powierzchni Księżyca. No i tutaj właśnie też uwidoczniła się przewaga czy potrzeba opracowywania tych nowych technik przetwarzania obrazu, dlatego że za ich pomocą no, można było uzyskać
bardzo ciekawe rezultaty w różnych dziedzinach. Obecnie cyfrowe przetwarzanie obrazów jest stosowane praktycznie wszędzie. Zastosowania naukowe, jak astronomia, metrologia, radiologia, ale też rozrywka, kino, telewizja, telekomunikacja. Praktycznie wszędzie to przetwarzanie obrazów jest obecne. Tu ja chciałem pokazać kilka przykładów, gdzie część jest taka, można powiedzieć, znana, część może troszkę mniej. Jako pierwsze przykłady to są zdjęcia rentgenowskie. To jest zwykłe zdjęcie rentgenowskie. Na pewno każdy takie zdjęcie widział, czy to swoje, czy też nie swoje. Natomiast tutaj już jest angiogram. To jest troszkę bardziej zaawansowana technika, ale też rentgenowska, gdzie do krwi wpuszcza się w pewien tak zwany kontrast i w tym momencie na zdjęciu rentgenowskim można zobrazować żyły lub tętnice, w zależności od tego, co się chce obejrzeć. Czyli tutaj coś takiego właśnie widać. Termowizja też obecnie wchodzi coraz, można powiedzieć, częściej do użycia takiego powszechnego. Tu jest akurat obraz domku, czyli takie bardzo typowe zastosowanie, gdzie można na podstawie właśnie tych informacji, te czerwone obszary są cieplejsze, te zielone są zimniejsze. Można zobaczyć, którędy ciepło ucieka, prawda? Czyli co poprawić w izolacji, ale zdjęcia termowizyjne są obecnie też używane w takich, można powiedzieć, zupełnie też nietypowych zastosowaniach, jak na przykład wykrywanie twarzy na lotniskach amerykańskich jako wspomaganie metod zwykłych. Tutaj mamy zdjęcie radarowe. Fale radarowe, dłuższe fale, przebijają się przez chmury i na przykład ta technika umożliwiła po raz pierwszy obejrzenie powierzchni Wenus. Jak wiadomo, powierzchnia Wenus jest skryta za bardzo gęstą warstwą chmur i bardzo długo wszystkie te statki kosmiczne i urządzenia, które tam na nich były, nie mogły się przez te chmury przebić, żeby zobaczyć, co tam jest pod nimi. To jest właśnie takie zdjęcie wykonane przy użyciu fal radarowych. Tu z kolei mamy zastosowanie medyczne. Całe urządzenie do rezonansu magnetycznego, no tutaj jest jedno z takich prostszych urządzeń pokazane. Natomiast ono umożliwia zrobienie przekroju przez tkanki miękkie, na przykład mózgu, co jest pokazane tutaj. No i w tym momencie można zobaczyć, jak mózg funkcjonuje, czy wszystko jest tam w porządku, czy nie. Jest to bardzo, bardzo duży przełom, no właśnie w medycynie. Problemem jest to, że no, urządzenia są bardzo jednak drogie i te badania też. Mikroskopia elektronowa, no tutaj to może nie jest zbyt duże powiększenie, ale za to ciekawy stworek. Przy użyciu tej mikroskopii można poznać no, zjawiska normalnie niedostępne, dlatego że umożliwia ona zobrazowanie bardzo, bardzo, znaczy różnych miejsc w bardzo, bardzo dużym powiększeniu. Teraz proszę zwrócić uwagę, że podobnie jak dla dźwięku słyszymy pewien zakres, pewne pasmo. Jeżeli chodzi o fale, te, które widzimy, to również widzimy pewien zakres fal. Tutaj mamy pokazane różnego rodzaju promieniowanie elektromagnetyczne. Najkrótsze i najbardziej energetyczne jest promieniowanie gamma. To jest promieniowanie mocno szkodliwe dla ludzi, w ogóle dla wszystkich istot żywych. Później jest promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie ultrafioletowe i dopiero tutaj od około 400 do około 700 nanometrów w takim zakresie rozciąga się zakres promieniowania widzialnego. Dłuższe fale to są fale podczerwone, których nie widzimy, ale możemy wyczuć w postaci właśnie ciepła. No i tutaj mamy fale radiowe. Cały duży, szeroki zakres fal o bardzo długich okresach. I teraz, podobnie jak w przypadku dźwięku, musimy, jeżeli chcemy przedstawić obraz w postaci cyfrowej, to w jakiś sposób ten obraz zapisać. W tym celu powstały tak zwane modele barw.
Tych modeli barw jest bardzo dużo, więc sposobu zapisów obrazu też jest bardzo dużo. Ja powiem tylko o dwóch podstawowych związanych ze sprzętem. Teraz, jeżeli byśmy chcieli zapisać informację o jednym pikselu, to w najprostszej postaci możemy zapisać tą informację jako obraz w odcieniach szarości. Czyli w tym momencie każdy piksel jest reprezentowany przez liczbę 8-bitową. Czyli jeżeli mamy liczbę 8-bitową, to mamy 2 do 8, to daje nam 256 różnych możliwości zapisu, czyli odcieni szarości. I w tym momencie taki piksel obrazu w skali szarości może przyjmować jeden z 256 odcieni szarości. I to wystarczy, można powiedzieć, do postrzegania przez człowieka obrazu jako w miarę płynnymi przejściami. W związku z tym właśnie opracowano też modele barwne, najpierw modele tak zwane addytywne. Tutaj każdy piksel jest przedstawiany w postaci trójki liczb, oznaczanych jako RGB, czyli barwa czerwona, zielona i niebieska, red, green, blue. Każdy piksel reprezentowany jest przez trzy liczby 8-bitowe, czyli razem 24 bity, prawda? I każda znowu właśnie liczba to jest odcień, ale teraz nie szarości, a określonej barwy, zielonej, czerwonej czy też niebieskiej. I w ten sposób możemy zapisać właśnie wartość barwy piksela. W modelu RGB, to jest tak zwany model addytywny, dodajemy do siebie poszczególne barwy, z tym, że żeby ten model mógł być zastosowany, to musimy mieć źródła światła właśnie w tych barwach podstawowych, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Stąd też z tego modelu korzystają wszystkie urządzenia wyświetlające, czyli na przykład taki rzutnik jak tutaj działa w modelu RGB. Wszystkie telewizory, wszystkie monitory też działają w modelu RGB. I tutaj mamy zwykle trzy źródła światła o określonej intensywności świecenia. Jak zmieszamy te trzy źródła światła, to uzyskujemy barwę taką barwę, jaką chcemy. I drugi model, który jest związany właśnie ze sprzętem, to jest model CMY, Cyan Magenta Yellow. To są barwy dopełniające, można powiedzieć, do tego modelu RGB. Tutaj mamy podobną zasadę, że każda z nich jest reprezentowana przez liczbę 8-bitową, z tym, że to jest model tak zwany substraktywny, czyli tutaj barwy się odejmuje od siebie. Ten model jest stosowany w przypadku wszelkiego rodzaju wydruków, czyli drukarki, maszyny drukujące czy maszyny naświetlające jakieś obrazy na papierach światłoczułych. Wszystkie korzystają z modelu CMY albo jakiegoś podobnego. I tutaj po prostu barwa powstaje na tej zasadzie, że jakiś barwnik pochłania pewną długość światła, więc to, co się odbija, jest wynikiem po prostu pochłonięcia pewnej części promieniowania. No i w tym momencie znowu nakładając różnego rodzaju barwniki, możemy uzyskać dowolną barwę. Często stosuje się jeszcze jeden kolor, tutaj oznaczony jako K, i mamy wtedy tak zwany cmyk. W tym momencie ten kolor K to jest kolor czarny. Z czego to się bierze? Tutaj mamy mieszanie addytywne, czyli model RGB, mieszanie substraktywne, czyli model CMY. W momencie, kiedy chcemy uzyskać barwę białą, to musimy zmieszać w jednakowych proporcjach kolor czerwony, zielony i niebieski. Jeżeli zmieszamy to właśnie w tych równych proporcjach, to uzyskujemy barwę białą, ewentualnie szarą, jeżeli te barwy podstawowe mają mniejsze intensywności.
Natomiast w mieszaniu substraktywnym, jeżeli chcemy uzyskać barwę czarną, ewentualnie szarą, to musimy też w jednakowych proporcjach zmieszać wszystkie barwniki. Ponieważ barwniki kolorowe są drogie, to takie uzyskiwanie barwy czarnej też jest drogie. Następna rzecz jest tego typu, że jeżeli zmieszamy w różnych proporcjach te barwniki, to tu powinna być barwa szara albo czarna. A ona wychodzi w większości przypadków taka bura. I to jest problem trudny do zwalczenia właśnie w taki zwykły sposób, więc dodanie takiego czarnego barwnika po pierwsze polepsza kolory, no bo barwa czarna jest czarna, szara jest szara. I po drugie zmniejsza koszty, bo barwnik czarny jest dużo tańszy niż właśnie ta kombinacja trzech barwników kolorowych. Jeżeli by jeszcze tak porównać te dwa modele, to te barwy CMY są barwami dopełniającymi do RGB. Jeżeli byśmy wzięli światło białe i wyrzucili z tego światła barwę czerwoną, czyli tą długość promieniowania, która jest odpowiedzialna za właśnie tą barwę czerwoną, to otrzymalibyśmy barwę cyjan i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc o barwie, często mamy też na myśli pewne atrybuty tej barwy. Tutaj w modelach RGB czy CMY nie ma możliwości manipulacji bezpośredniej właśnie tymi parametrami, o których za chwilę będę mówił. Dlatego są jeszcze inne modele, które umożliwiają to. Odcień barwy to jest nic innego jak sam, można powiedzieć, kolor. Czyli tutaj akurat odcień jest zielony. Mamy barwę zieloną. Jeżeli chodzi o nasycenie, nasycenie jest tutaj na tej prostej pokazane. Jest to zmieszanie barwy czystej, czyli w tym przypadku zielonej, z barwą białą. Czyli im mniejsze nasycenie, tym kolor, tak mówiąc potocznie, jest bardziej wyblakły. Aż tutaj przechodzi w biały, dlatego że procentowa ilość tej barwy białej, czyli równomiernie rozłożonego promieniowania, jest bardzo duża. No i jasność. Jasność jest na tej osi, można powiedzieć, tutaj pionowej. Jasność jest związana z siłą strumienia świetlnego, czyli w tym momencie, jak jasność nam spada, to siła świecenia też spada. Aż w końcu nic nie świeci, więc mamy barwę czarną, jaka by nie była ona początkowo. Teraz, jeśli chodzi o barwy i urządzenia rejestrujące właśnie obrazy w postaci cyfrowej, czy to w aparatach cyfrowych, czy też w kamerach, to istnieją dwa podstawowe pojęcia: balansu bieli i właśnie temperatury barwowej. Ja bym chciał te pojęcia właśnie tutaj teraz wyjaśnić. Jeżeli chodzi o balans bieli, wszyscy ten balans bieli na pewno korygowali. Jak nie, to aparaty korygują to w większości automatycznie. Problem okazuje się dość prosty i nie do końca też prosty. Zauważmy taką rzecz, że jeżeli spytałbym się Państwa, jaka to jest barwa w tej chwili tutaj, no większość osób powiedziałaby, że biała, prawda? Natomiast jeżeli zrobi się zdjęcie, to się okaże, że nie, bo są żarówki, które świecą na pomarańczowo i wychodzi po prostu wyraźna dominanta pomarańczowa. Dlaczego tak jest? Mózg człowieka dokonuje balansu bieli automatycznie i bez naszej, że tak powiem, no wiedzy. Czyli w tym momencie, jeżeli spodziewamy się, czy chcemy, żeby coś było białe, to to po prostu stanie się białe. Drugi taki przykład, jeżeli mamy monitor i możemy ustawić różne temperatury barwowe, czyli na przykład wysoką, wtedy monitor świeci na niebiesko tak naprawdę, albo niską, wtedy on świeci na pomarańczowo. I faktycznie jak się zmieni, na przykład z niebieskiej na pomarańczową, to przez chwilę ten monitor wydaje się bardzo pomarańczowy. Czyli to tło jest białe, znaczy białe, ono jest pomarańczowe. Ale za chwilę mózg się do tego przyzwyczai i po prostu postrzegamy ten obszar biały jako biały. De facto on jest pomarańczowy. No i właśnie w aparatach czy kamerach cyfrowych niestety mózg nie zadziała. Tutaj trzeba zrobić taką korekcję, czy to automatyczną, czy to ręczną. Polega to na tym, że trzeba znaleźć na obszarze zdjęcia czy filmu
obszar, który ma być albo biały, albo szary. Następnie tak skorygować pozostałe wartości pozostałych pikseli, żeby usunąć tą dominantę, która po prostu jest w tym wypadku niepotrzebna. Czyli to jest balans bieli. W niektórych przypadkach mamy, można powiedzieć, tak zachwianą tą równowagę bieli, że balans bieli ani w sposób automatyczny, ani w sposób ręczny no, nie da się ustawić. Jak na przykład na tym zdjęciu, gdzie są dwa różne światła, zielone i czerwone, no i tutaj neutralnych barw już się w żaden sposób nie odzyska. Następna rzecz z tych podstawowych właśnie parametrów dotyczących obrazów to jest temperatura barwowa. Temperatura barwowa jest to nic innego jak nasze wrażenie odnośnie oglądanego obrazu. Wrażenie albo barw ciepłych, albo barw zimnych. Z tym, że co rozumiemy przez te barwy ciepłe czy barwy zimne? Temperaturę barwową wyraża się w kelwinach, czyli w stopniach, w których normalnie mierzy się ciepło. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy sobie wyobrazili pewne ciało czarne, czy tam doskonale czarne, hipotetyczne, które jest rozgrzewane do coraz wyższej temperatury, to takie ciało czarne zaczyna emitować promieniowanie. I teraz tutaj mamy tą krzywą właśnie emisji tego promieniowania. I dla temperatur stosunkowo niskich, czyli 1500, 2000, 3000 kelwinów, jest to barwa od pomarańczowej przechodząca w taką żółto-pomarańczową. Później mamy barwy neutralne. Biała jest około 6000-6500 kelwinów. I następnie barwy chłodne, czyli niebieskie, wchodzące bardziej w fioletowe, dla bardzo wysokich temperatur. I taką temperaturę barwową można policzyć też dla obrazu, biorąc po prostu średnią wartość kolorów z całego obrazu z pominięciem pikseli skrajnych, czyli tych o najwyższych i najniższych wartościach. I w tym momencie ta temperatura barwowa zostanie policzona. Temperatury barwowe dzielą się na gorące, ciepłe, neutralne, zimne. Mają one też wpływ na odbiór. Przeważnie zdjęcia, które mają ciepłe kolory, są milsze w odbiorze niż te z kolorami zimnymi. Natomiast część osób w ogóle nie toleruje żadnych dominant barwnych i stara się po prostu uzyskiwać tylko zdjęcia naturalne. Tutaj są właśnie pokazane, czy jest to samo zdjęcie, no rzutnik troszkę fałszuje tutaj kolory, ale tutaj mamy barwę o temperaturze, znaczy zdjęcie o temperaturze barwowej zimnej, tutaj bardziej ciepłej, no tutaj mniej więcej neutralnej. Także widać, że po prostu ta dominanta barwna przechodzi od niebieskiej do takiej pomarańczowo-żółtej. Jeżeli chodzi o przetwarzanie obrazów, to do obrazów dwuwymiarowych, obrazów statycznych, istnieje obecnie bardzo dużo oprogramowania i to oprogramowanie praktycznie umożliwia zrobienie no, bardzo, bardzo wielu rzeczy. Natomiast troszkę gorzej jest z filmami, z materiałami wideo. Tutaj co prawda jest też dużo różnych takich pakietów programistycznych, które można kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze, ale one często nie umożliwiają wykonania wielu takich bardziej zaawansowanych czynności na filmach. Poza tym no, do obróbki filmów w dużej rozdzielczości wymagany jest jednak bardzo silny sprzęt albo po prostu bardzo dużo cierpliwości. Żeby obrabiać dźwięk, obraz czy filmy, wystarczy obecnie tylko dobry komputer z oprogramowaniem. Kiedyś tak nie było, trzeba było jeszcze mieć dodatkowy drogi sprzęt, który umożliwiał zgrywanie filmów, czy nagrywanie z powrotem na nośniki analogowe. Teraz proszę zwrócić uwagę na tor, jaki przechodzi obraz w momencie, kiedy on jest rejestrowany, przetwarzany i później wyświetlany.
Tutaj mamy obraz analogowy i teraz w momencie, kiedy chcemy zapisać go do postaci cyfrowej, to musimy w jakiś sposób ten obraz zarejestrować. Rejestrujemy obrazy stosując tak zwane analizatory obrazów, czyli różnego rodzaju matryce światłoczułe, takie, które są stosowane w aparatach cyfrowych czy kamerach. Matryce rejestrują obraz, czyli dokonują zamiany obrazu analogowego na obraz cyfrowy. Te próbkowanie w tym wypadku to jest zapisanie informacji tylko w określonych miejscach, prawda? W określonych miejscach, czyli w tych miejscach, w których mamy zapisane piksele. Później mamy taki obraz, jeżeli to jest obraz statyczny, to zapisywany jest w jednej ramce. Jeżeli jest to obraz dynamiczny, czyli ruchomy, to zapisywany jest w jakiejś sekwencji ramek. Taka sekwencja ramek zajmowałaby bardzo dużo miejsca na dysku, dlatego obrazy, czy to statyczne, czy to filmy, zwykle nie są przechowywane w postaci bezpośredniej, tylko są kompresowane. Natomiast w momencie, kiedy chcemy później taki obraz odtworzyć, to musimy dokonać operacji odwrotnej. Tu mamy skanowanie, czyli sposób wybierania pikseli, na przykład linia po linii z obrazu. Następnie trzeba przetworzyć wartości liczbowe na wartości analogowe i to dopiero można wyświetlić na jakimś wyświetlaczu. Znowu, w zależności od tego, jaki wyświetlacz jest stosowany, na przykład wyświetlacze LCD czy nowsze właśnie, nie wymagają konwersji na sygnał analogowy do w fazie transmisji do wyświetlacza, tylko dopiero później ta konwersja w samym wyświetlaczu jest wykonywana. Jeżeli chodzi o aparaty cyfrowe, no to tam mamy taką sytuację, że im matryce są większe, tym teoretycznie przynajmniej jest lepiej. Jeżeli chodzi o kamery, to tutaj sytuacja jest troszkę inna. Mianowicie filmy są dostosowane rozdzielczością do panujących standardów. Jeszcze do niedawna tym panującym standardem obecnie też jest PAL u nas, czy NTSC za oceanem. No i tutaj mamy rozdzielczość 500-540 linii, jeżeli chodzi o rejestrację kamerami. W tym momencie jeszcze do niedawna najpopularniejszym formatem był format mini DV, czyli nagrywane filmy były na taśmach właśnie w takiej rozdzielczości i dopiero później z tych taśm były przekonwertowywane na jakąś inną formę, na przykład MPEG-2. Obecnie bardziej popularnym formatem zapisu jest format AVCHD. To jest specyfikacja, która została opracowana przez firmy Sony i Panasonic, ale ona została przejęta też przez różne firmy. Obecnie jest pod tą nazwą, w zasadzie kryją się wszystkie algorytmy, które opierają swoje działanie o kompresję MPEG-4. No i kompresja zwykle dźwięku też jest wielokanałowa. W tym wypadku zapis danych nie jest realizowany na taśmę, tylko najczęściej na kartę flash. MPEG-4 umożliwia zdecydowanie większą kompresję niż standard mini DV. Natomiast problemem tutaj jest jakość tej kompresji. W tanich kamerach ta jakość nie jest najwyższa. Standard DV oferuje tutaj mimo wszystko więcej. Natomiast tam, gdzie mamy droższe urządzenia, jeżeli zgrywamy do dużej rozdzielczości taki materiał filmowy, to później jest problem z obrobieniem tego materiału, bo komputery po prostu nie są w stanie zrobić przynajmniej tej obróbki szybko, więc trzeba mieć troszkę cierpliwości. Jeszcze jedna uwaga. W momencie, kiedy rejestrujemy obraz, to rejestrujemy obraz monochromatyczny na właśnie matrycy tej światłoczułej. W momencie, kiedy chcemy mieć obraz kolorowy, to najczęściej stosuje się właśnie takie filtry mozaikowe. Czyli mamy matrycę światłoczułą, to jest ta część pod filtrem mozaikowym. Filtr mozaikowy wygląda mniej więcej tak, jak tutaj jest nałożony. No i w tym momencie, jeżeli ten filtr mozaikowy się rozbierze na elementy RGB, to proszę zwrócić uwagę, że informacje o kolorze niebieskim i czerwonym są tylko w tych miejscach, gdzie są te niebieskie i czerwone trójkąciki. O zielonym jest trochę więcej. Czyli tutaj mamy tylko jedną czwartą i jedną drugą pikseli, które niosą informacje o określonej barwie.
Natomiast te białe piksele muszą być interpolowane, czyli odtwarzane jako jakieś wartości uśredniane z pikseli sąsiednich. Tego typu zapis kolorowy, czyli z filtrami mozaikowymi, jest stosowany praktycznie we wszystkich aparatach cyfrowych. No może jest jeden aparat firmy Sigma, który stosują inne matryce, gdzie takich filtrów mozaikowych nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kamery, to też najczęściej są stosowane właśnie takie filtry mozaikowe, ale istnieją też kamery trójprzetwornikowe. Takich aparatów cyfrowych w zasadzie nie ma. W przypadku kamery trójprzetwornikowej mamy trzy przetworniki, które każdy rejestruje określoną barwę, czyli czerwoną, zieloną i niebieską. W ten sposób zarejestrowany obraz, teoretycznie przynajmniej, ma lepszą jakość, dlatego że nie musimy interpolować tych brakujących informacji o kolorach spod tego filtra mozaikowego. No tutaj niewiele widać, to jest właśnie wyjęty z kamery taki rzeczywisty układ trójprzetwornikowy. Następną bardzo istotną rzeczą, jeżeli chodzi o działanie kamer głównie, jest sposób skanowania. Tak też działają systemy PAL i NTSC. To znaczy możemy mieć albo skanowanie międzyliniowe, albo skanowanie tak zwane progresywne. W skanowaniu międzyliniowym obraz jest tworzony naprzemiennie z linii nieparzystych i parzystych. Czyli mamy dwa półobrazy, które są następnie nakładane na siebie. Dlaczego tak akurat to jest robione? To jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju zaszłość historyczna. Tak działała i działa telewizja, systemy PAL i NTSC i tak działa większość kamer. Po prostu łatwiej jest zapamiętywać, przechowywać półobrazy, bo jest to tylko połowa informacji o całej klatce. Natomiast tego typu skanowanie ma swoje też wady, dość duże w momencie, kiedy kodujemy filmy zawierające sceny z elementami ruchomymi. Alternatywa, skanowanie międzyliniowe, nie międzyliniowe, tylko progresywne, gdzie skanowany jest obraz linii po linii, linia po linii, tak jak tutaj. Jak to się przekłada na takie rzeczywiste efekty? No znowu tutaj troszkę słabo widać, ale ja spróbuję powiedzieć mniej więcej, o co chodzi. Tutaj mamy obrazy zarejestrowane trzema rodzajami kamer. Kamera cyfrowa ze skanowaniem progresywnym w rozdzielczości PAL, czyli 4 CIF. Kamera analogowa ze skanowaniem międzyliniowym, też w tej samej rozdzielczości. I kamera cyfrowa ze skanowaniem międzyliniowym, ale w rozdzielczości VHS, czyli dwa razy mniejszy niż ta wyższa. Co było rejestrowane? Rejestrowany był samochód, który poruszał się z prędkością 20 km na godzinę, czyli bardzo wolno. I to jest właśnie klatka z takiego filmu. A tutaj są powiększenia wzięte z tych klatek. Jeżeli weźmiemy fragment statyczny, tutaj co prawda słabo to widać, bo się rozmyło, rzutnik trochę rozmywa po prostu obraz, ale widać brak rozdzielczości na tej klatce. Tutaj wyraźnie widać schodki na ekranie monitora. No tutaj może tak wyraźnie nie widać, ale proszę mi wierzyć, że faktycznie te schodki tutaj są. Natomiast pozostałe elementy mniej więcej wyglądają tak samo. Jeżeli weźmie się pod uwagę twarz kierowcy w poruszającym się samochodzie, no ta kamera ze skanowaniem progresywnym, twarz jest trochę rozmyta, no ale można rozpoznać przynajmniej, że pan ma okulary i gdzie jest nos. Jeżeli weźmiemy kamerę analogową ze skanowaniem międzyliniowym, to tutaj już widać nakładanie się tych półobrazów linii parzystych i nieparzystych. W tym obszarze te linie najbardziej są widoczne, natomiast tutaj już w ogóle nie widać twarzy, prawda? To się w ogóle rozmyło. Jeżeli chodzi o skanowanie międzyliniowe i kamerę cyfrową, to tu widać twarz, jest bardziej rozmyta niż w tym przypadku, ale lepszy obraz jest niż tutaj. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku kamer cyfrowych można zastosować algorytmy poprawiające obraz, które eliminują ten efekt właśnie skanowania międzyliniowego. No i trzeci fragment, czy w zasadzie ta trzeci wycinek z tych klatek, to jest poruszające się koło. Czyli koło nie dość, że się porusza do przodu, to jeszcze się obraca. No i tutaj przy skanowaniu progresywnym kamera poradziła sobie całkiem nieźle.
Natomiast w obu tych przypadkach no, koło jest już bardzo, bardzo rozmazane. Czy tu już te algorytmy poprawy, korekcji, usuwania tego właśnie przeplotu też niewiele pomogą. Także bardzo istotne jest, w jaki sposób też ten obraz jest rejestrowany i później odtwarzany. Jeszcze jedna rzecz dotycząca efektów specjalnych, które można obecnie uzyskać, stosując praktycznie każdą kamerę i większość programów do obróbki właśnie materiału wideo, to jest tak zwane kluczowanie chroma key. Chroma key, kluczowanie kolorem. Na czym to polega? Rejestrujemy dwa filmy oddzielnie, z których jeden będzie później stanowił tło, a drugi będzie stanowił nakładkę na to tło. Przy czym ten film, który jest z nakładką, musi być zarejestrowany na zielonym albo niebieskim tle. Dlaczego na zielonym albo niebieskim? Bo to tło można później bardzo łatwo usunąć. I teraz w filmie montujemy film w taki sposób, że z tej klatki, z tego filmu robimy tło, natomiast tą drugą klatkę z drugiego filmu dajemy na ścieżkę nakładek. Następnie trzeba tylko, używając odpowiednich narzędzi w programie, usunąć to zielone tło. Tutaj zamiast zielonego tła mamy przezroczystość. Efekt jest taki. Naprawdę efekt jest bardzo fajny, jeżeli ktoś ma takie oprogramowanie, można poszukać i spróbować, wypróbować przynajmniej to narzędzie. Z tym, że uczulam, musi być albo zielone, albo niebieskie tło, dlatego że inne to są, widmo jest już tego dość zróżnicowane i one po prostu bardzo źle się usuwają. Zielone i niebieskie usuwa się bardzo dobrze. I ostatni już z tych takich właśnie podtematów, mianowicie sposób działania ekranów LCD. Ekrany LCD są obecnie chyba najczęściej stosowane, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wyświetlacze i komputerowe, i telewizyjne. Stąd właśnie tutaj chciałem troszkę na ten temat powiedzieć. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę ekrany LCD, to są to jedyne, no może nie jedyne, ale ich cechą taką charakterystyczną jest to, że piksele nie świecą światłem własnym. One muszą mieć źródło podświetlenia z tyłu, czyli z tyłu takiego każdego ekranu LCD, nawet tych bardzo cienkich ekranów w laptopie, są albo lampy fluorescencyjne, czyli takie, no można powiedzieć, świetlówki, tylko trochę bardziej skomplikowane, lepszej jakości, albo obecnie coraz częściej stosowane są też diody. Tutaj akurat mamy trzy diody RGB, które świecąc razem produkują światło białe. Diody są o tyle lepsze, że są ciut trwalsze od właśnie tych lamp fluorescencyjnych, a poza tym można bardziej równomiernie rozmieścić je na całym ekranie, więc to podświetlenie jest no, bardziej równomierne. Jeżeli chodzi o ekrany LCD, to tutaj bardzo ważne jest zjawisko polaryzacji światła. Polaryzacji tak zwanej liniowej. Samo zjawisko jest dość skomplikowane. Na nasze potrzeby wystarczy tylko wiedzieć, że przed filtrem polaryzacyjnym promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło, drga w różnych płaszczyznach. Natomiast za takim filtrem te drgania są uporządkowane. One zachodzą tylko w jednej płaszczyźnie. W tym momencie, jeżeli byśmy ustawili dwa filtry polaryzacyjne, tylko w taki sposób, że ta płaszczyzna polaryzacji jest skręcona o 90 stopni, czyli drugi filtr miałby te paski prostopadłe do tego filtra, to przez taki układ teoretycznie nie przechodzi w ogóle światło. Następna rzecz to jest ciekły kryształ. Ekrany LCD często są nazywane od technologii, w której są wykonane ekranami TN. TN to jest od Twisted Pneumatic. Twisted to jest skręcony, też z angielskiego. Natomiast pneumatic to jest materiał ciekłokrystaliczny. Materiały ciekłokrystaliczne składają się z takich długich, pałeczkowatych cząstek.
I te cząstki w warunkach naturalnych mają tendencję do układania się tak równolegle do siebie. Tak mniej więcej jak tutaj na tablicy jest narysowane. Teraz tutaj mamy taką sytuację, że te cząstki skręcają się o 90 stopni. Jest to wymuszone ułożeniem tych płytek ograniczających. Na płytkach ograniczających są ponacinane takie drobne nacięcia. Te nacięcia powodują z kolei to, że cząstki ciekłego kryształu układają się wzdłuż tych nacięć. Znowu jest to związane z właściwościami tych materiałów. I teraz, jeżeli te płytki skręcimy o 90 stopni, to skręcenie tych pałeczek będzie podążało za skręceniem tutaj tych nacięć na jednej i drugiej płytce. Czyli w tym momencie te pałeczki ciekłego kryształu będą skręcały powoli o 90 stopni. Co ciekawe, ciekły kryształ to są takie materiały, które mają pewne właściwości ciał stałych i cieczy, ale tutaj z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że ciekły kryształ powoduje też skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w taki sam sposób, jak następuje skręcenie tych pałeczkowatych cząstek. Stąd właśnie ten twisted pneumatic, twisted skręcony ciekły kryształ. Teraz tutaj mamy przedstawiony, czy w zasadzie przedstawioną zasadę działania pojedynczego piksela w wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Załóżmy, że tutaj mamy źródło światła, tu jest filtr polaryzacyjny, jeden, który polaryzuje płaszczyznę drgań w taki sposób, że światło drga tylko w tym kierunku. Za ciekłym kryształem jest drugi filtr, ale płaszczyzna polaryzacji jest skręcona o 90 stopni w stosunku do tego pierwszego. I teraz zadaniem ciekłego kryształu jest skręcenie płaszczyzny polaryzacji w taki sposób, czyli o 90 stopni, żeby światło mogło przejść przez oba filtry polaryzacyjne. Czyli to jest piksel, który świeci. Tutaj mamy polaryzację światła w tym kierunku, skręcona jest o 90 stopni i wychodzi przez ten drugi filtr polaryzacyjny. Z tym, że taki piksel cały czas świeci. Natomiast tutaj jest pokazany piksel nieświecący. Okazuje się, że jeżeli między te płytki ograniczające materiał ciekłokrystaliczny przyłączy się napięcie, to napięcie spowoduje dezorganizację tych cząstek. To znaczy może nie dezorganizację, dlatego że cząstki zaczną się układać wzdłuż linii pola elektromagnetycznego, czyli w tym momencie tak jak tutaj jest to pokazane. Czyli one będą zorganizowane, tylko będą zorganizowane inaczej. Natomiast jeżeli pałeczki ciekłego kryształu będą ułożone tak jak tutaj, to one zatracą zdolność polaryzacji światła. I w tym momencie przez ten drugi filtr nie przejdzie światło. No i piksel jest zgaszony. Z tym, że nam jeszcze potrzebne są stany pośrednie, to znaczy takie stany, w którym piksel przepuszczałby część tego światła, które z tyłu pada na niego. Okazuje się, że jeżeli to napięcie zmieniane jest stopniowe, to zatracenie skręcenia tej płaszczyzny polaryzacji też następuje stopniowo, nie od razu. I teraz, jeżeli tutaj mamy napięcie, a tutaj jest współczynnik przepuszczania światła, to właśnie w ten sposób mniej więcej ten współczynnik się zmienia. Najlepiej tu by było, żeby ta funkcja była liniowa. Niestety liniowa ona być nie chce. Natomiast jeżeli byśmy chcieli teraz uzyskać taką rozdzielczość, jak tutaj była wcześniej omawiana, jaka jest stosowana dla obrazów cyfrowych, to musielibyśmy tutaj tak podzielić te napięcie sterujące, żeby uzyskać 256 różnych jasności świecenia piksela. Okazuje się, że dla technologii Twisted Pneumatic jest to trochę za dużo. Tutaj częściej uzyskuje się 2 do 6 tych poziomów świecenia, to jest 64 różne poziomy. No i stąd właśnie bierze się też to, że
ta technologia nie nadaje się do reprezentacji wiernej barw. Te barwy trochę przekłamuje, dlatego że sterowanie pikselem nie umożliwia uzyskanie pełnej gamy barw. Tutaj jest przedstawiona podstawowa budowa tak zwanego zasilacza, przepraszam, wyświetlacza pasywnego. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj mamy źródło światła, tutaj mamy filtr polaryzacyjny, ten górny, tutaj jest filtr polaryzacyjny dolny. No i tutaj mamy płaszczyznę ograniczające i elektrody, elektrody tak zwane adresujące. Elektrody adresujące rozmieszczone są mniej więcej tak jak tutaj, czyli w taką szachownicę. I teraz, jeżeli chcemy zaadresować jakiś piksel, to napięcie sterujące musi być podane na jakąś elektrodę pionową i poziomą. Na skrzyżowaniu leży ten piksel, który jest adresowany. Czyli w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli zaadresować ten piksel, to musielibyśmy podać napięcie sterujące na tą i na tą elektrodę. I teraz to napięcie spowoduje albo przemieszczenie się tych pałeczek tak, że piksel nie będzie światła w ogóle przepuszczał, albo będzie przepuszczał je częściowo, albo będzie przepuszczał całkowicie. Wyświetlacze pasywne nie miały jakiegokolwiek podtrzymania napięcia między tymi elektrodami. Stąd ciekły kryształ musiał bardzo wolno wracać do swojej spoczynkowej postaci, dlatego że ta wartość, która została ustalona podczas adresowania, musiała się utrzymać do następnego zaadresowania. To był dość długi czas, rzędu kilkuset milisekund. Stąd wyświetlacze pasywne miały tendencję do smużenia, do po prostu zamazywania obrazu. Obecnie wyświetlaczy pasywnych już się nie stosuje. Tutaj właśnie jest ta matryca pasywna, gdzie mamy te elektrody adresujące, górne i dolne, pionowe i poziome. I w tym momencie napięcie, które tutaj jest napięciem adresującym, powoduje odpowiednie ułożenie cząstek ciekłego kryształu. Obecnie stosuje się matryce tak zwane aktywne, gdzie elektrody są troszkę inaczej rozmieszczone. Tutaj mamy, można powiedzieć, trzy elektrody. Jedna jest wspólna, stanowi masę układu. Do tej masy przyłączony jest kondensator i kondensator jest adresowany, czyli wybierany i tutaj jest wprowadzany albo usuwany ładunek poprzez tranzystor. Natomiast tranzystor, jedna elektroda odblokowywuje tranzystor, a druga elektroda powoduje albo zapisanie ładunku na kondensatorze, albo po prostu ten ładunek jest stamtąd odprowadzany. I teraz w momencie, kiedy taki kondensator jest ładowany albo rozładowywany, czyli piksel jest adresowany, to tranzystor jest otwarty, a później tranzystor jest zamykany i ładunek z kondensatora nie ma gdzie uciec, więc pozostaje tam. Więc dla matryc aktywnych te czasy reakcji ciekłego kryształu mogą być i powinny być dużo, dużo krótsze. No i jest to z korzyścią dla jakości wyświetlanego obrazu. Znowu tutaj, jeżeli będziemy chcieli wyświetlić obraz barwny, to musimy zastosować, ponieważ jest to wyświetlacz, więc ten model RGB, ale musimy zastosować jakiś filtr barwny. Filtr oczywiście RGB. I w tym momencie plamka, która odpowiada za jeden piksel, składa się z trzech tak zwanych subpikseli. Każdy subpiksel odpowiada za jedną barwę podstawową. I teraz dopiero odpowiednia jasność świecenia wszystkich subpikseli powoduje to, że ponieważ to jest bardzo małe, to się zlewa w jeden taki kolor, który my obserwujemy na ekranie. Tutaj na przykład jest pokazane, jak to wygląda w takim dość dużym powiększeniu. Jeżeli by coś takiego było na ekranie, to byśmy obserwowali barwę czerwoną, zieloną, niebieską. Natomiast tutaj świecą się wszystkie. To by było postrzegane, tak jak tutaj, jako barwa biała. Czyli to są z bliska właśnie już te świecące fragmenty odpowiedzialne za wyświetlanie poszczególnych barw. Jeszcze na koniec dwie technologie
takie uzupełniające, można powiedzieć, które są stosowane do budowy matryc LCD. Pierwsza z nich IPS, IPS In-Plane Switching. Już nie wchodząc w szczegóły, w tym przypadku pałeczki ciekłego kryształu są tak sterowane, że ich skręcenie następuje w jednej płaszczyźnie. Właśnie w ten sposób, mniej więcej jak tutaj pokazywane jest na tym slajdzie. W ten sposób, jeżeli te pałeczki są ustawione, to światło jest przepuszczane, w ten sposób jest blokowane. Jeżeli są w położeniu pośrednim, to przepuszczana jest część światła. Technologia IPS umożliwia uzyskanie większej palety barw. Praktycznie możliwe jest uzyskanie dokładnego odwzorowania kolorów RGB, czyli z tymi 8 bitami, oraz dużo szersze kąty patrzenia, co jest nie bez znaczenia właśnie w przypadku tej technologii. Natomiast jej wadą jest to, że żeby uzyskać takie skręcenie cząstek, to trzeba więcej tranzystorów na tej jednej warstwie zastosować. W związku z tym ta technologia wymaga silniejszych lamp podświetlających. I technologia alternatywna, jeszcze jedna, MVA, Multi Domain Vertical Alignment, to jest technologia, w której pałeczki odchylają się w wielu kierunkach. Umożliwia teoretycznie uzyskanie najlepszych kątów patrzenia i również uważana jest za tą, która najlepiej odzwierciedla też barwy. Tutaj, żeby wyjaśnić, jak ta technologia działa, to najlepiej wyjaśnić to na takim dwudomenowym wyświetlaczu, jak tutaj jest pokazane. W tym momencie proszę zwrócić uwagę, jeżeli patrzymy z tego kąta, czyli równolegle do ułożenia tych pałeczek ciekłego kryształu, to wtedy światło nie jest przepuszczane, widzimy barwę czarną. Jeżeli patrzymy prostopadle, to światło jest przepuszczane, widzimy barwę białą albo taką jasno-szarą. Po środku jest to stan pośredni, widzimy kolor szary. Jeżeli mamy dwie domeny, to w tym wypadku mamy taką sytuację, że patrząc z tej strony, ten obszar powoduje to, że widzimy barwę białą. Ten tu jest równoległe, czarną. Z tej strony jest odwrotnie, a po środku tu i tu mamy te same, można powiedzieć, poziomy szarości. Ponieważ te obszary są bardzo blisko siebie, to w jednym i w drugim przypadku będziemy to uśredniać do barwy właśnie takiej szarej. Stąd na takich wyświetlaczach możliwe jest uzyskanie bardzo szerokich kątów patrzenia. Z drugiej strony również barwy są odzwierciedlane bardzo, bardzo dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o budowę wyświetlaczy, o właśnie wyświetlanie kolorów. Jakieś pytania może? No dobrze, to ja dziękuję bardzo.